Równoleżnik M. O misjach inaczej. Witam serdecznie na naszym podcaście Równoleżnik M. Więcej o misjach, o misjach inaczej. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Piotr Adamek, misjonarz werbista, który od 30 lat zainteresowany jest tematyką Chin. Kultury chińskiej, a obecnie od pięciu lat pracuje na Tajwanie. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jen w nowym Tajpej. Zajmuje się projektem, w którym bada wpływ pracy werbistów na społeczeństwo, zarówno na Tajwanie, jak i tu w Polsce. Bardzo ciekawy temat. Witam cię serdecznie. Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich. Na początku chciałbym. Żebyś może powiedział, jak ty znalazłeś się na tym szczególnym skrawku ziemi? A to zapewne wiąże się z tym tematem zainteresowania Chinami. Jak to się wszystko zaczęło? Może też wpleć w to trochę historii o sobie, o też może o powołaniu. No to długa historia. Moje zainteresowania Chinami zaczęły się w Nysie, w czasie moich studiów filozoficznych. E, wcześniej e, już byłem dwa lata u werbistów, postulat, nowicjat i e, moje zainteresowanie czy moje powołanie zaczęło się też od e, zafascynowania e, innymi kulturami, e, w, przekonania, że Bóg wzywa mnie, żeby głosić Ewangelię również poza. Moim kręgiem kulturowym. W Nysie, gdy byliśmy seminarzystami, było nas jeszcze wtedy no, dwa kursy, miały prawie 50 czy 60 osób. Ojciec Roman Malek i ojciec Zbigniew Wesołowski przyjechali do nas z San Augustin, z Niemiec, gdzie już od wielu lat było centrum badania kultury chińskiej. W sumie to są dwa centra. Jeden to Instytut Monumenta Serica, który od 90 lat bada właśnie kulturę chińską. Instytut założony przez werbistów jeszcze w Chinach, w Pekinie, później dostał się do Niemiec i do dzisiaj tam przeprowadza badania. I drugi Instytut, China Centrum, czy centrum Chińskie, które jest organizacją Kościoła niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego do kontaktów z kościołem w Chinach. Ponieważ wtedy moi koledzy kursowi poparli mnie w tym, żebym pojechał na dalsze studia do Niemiec. Miałem możliwość od 95 roku studiować w, Niem w Niemczech w San Augustin koło Kolonii i również od tamtej pory zajmować się głębiej kulturą chińską. Tam było wtedy już w 90-tych latach około 25 kleryków i księży z Chin, którzy tam uczyli się teologii, byli moimi kolegami kursowymi, i oczywiście to dało mi możliwość lepszego poznania chińskiego kościoła i również chińskiej kultury. Po święceniach kapłańskich w roku 2000 pojechałem na studia sinologiczne. Na Uniwersytet Łomonosowa do Moskwy na 5 lat, a następnie również na Tajwan i do Chin, gdzie uczyłem się języka, gdzie poznawałem lepiej kulturę chińską. I później pracowałem w czasie przygotowania doktoratu, a również po doktoracie. W naszym centrum sinologicznym w San Augustin, gdzie cały czas, oprócz badań naukowych, mieliśmy również kontakt z Kościołem Chińskim. Byłem również kilka razy, czy to na konferencjach, czy w innych sprawach Kościoła w Chinach i na Tajwanie, a pięć lat temu przejechałem no całkiem, można powiedzieć, na Tajwan, gdzie od pięciu lat wykładam w tej chwili historię chrześcijaństwa, dialog międzyreligijny na instytucie, czy w Instytucie Religioznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Fuzhen, który jest praktycznie jedynym katolickim uniwersytetem w całym świecie chińskim. Czy to też można wydedukować, że języka chińskiego uczyłeś się też w Moskwie? Rosja, wbrew pozorom, ma bardzo dobrą synologię przez bardzo bliskie kontakty z Chinami, no, ma setki specjalistów w tej dziedzinie, i sinologia rosyjska jest trochę inna, trochę specyficzna, inna niż europejska i amerykańska. Dlatego nauka, zarówno w Niemczech, jak i, jak i w Rosji, później też w Holandii pisałem mój doktorat, dała mi możliwość połączenia obu tych sinologii, po prostu. No, nauczenia się tego, co jest, to jest dobre, i w Rosji, i, i w rosyjskiej synologii, i w synologii europejskiej. Czyli ta synologia w Moskwie była na dobrym poziomie? Tak, tak. Jeżeli chodzi o synologię rosyjską, w tamtych czasach to jest już 20, Kilka lat temu y, synologia naprawdę miała najlepszych specjalistów, tacy jak Wasiliew, jak Bakszanin, to, to jest. I tam to, uczyłeś to się po angielsku, czy też musiałeś poznać język rosyjski? No Nie, no, oczywiście studia były całe, całe po rosyjsku, więc na początku miałem też czas na doszlifowanie języka rosyjskiego, a następnie studiowałem tam 5 lat y, Synologię w Moskwie. Jakbyś tak tytułem wprowadzenia troszkę nam opowiedział o Tajwanie, o kościele na Tajwanie. Wiemy, że jego historia jest świeża, jest to młody kościół. Żebyś przybliżył tą historię, przynajmniej najważniejsze jakieś jej aspekty. Historia kościoła jest nowa, ale też stara. To zależy jak patrzeć, dlatego że początki, czy pierwsze, pierwsze misje na Tajwanie rozpoczęły się już 400 lat temu. Wtedy, w czasie, y, krótkim czasie dominacji holenderskiej i y, y, hiszpańskiej na wyspie, to 1620-1660, przyjechali również misjonarze katolicy, Dominikanie, na północ wyspy, do Dzilum do Danzhoui, a y, na południe przyjechali misjonarze protestancy, kalwiniści, y, w, do Tainan. I y, zarówno katolicy, jak i protestancy, misjonarze mają poprzez kontakt z miejscową ludnością, wtedy jeszcze w większości aborygeńską, no, y, wiele y, po sobie zostawili. Na przykład y, to, tutaj protestanci byli dłużej, y, 40 lat, także są znane również y, tłumaczenia Biblii na y, języki aborygeńskie, które obecnie są już wymarłe. Gdzie tłumaczenia są jedynym źródłem do poznania tych języków. Również misjonarze pomagali miejscowej ludności w wielu życiowych sprawach w rolnictwie, w edukacji no ale to był bardzo krótki czas ogólnie 40 lat natomiast później, gdy Chińczycy z kontynentu ostatecznie wypędzili Holendrów a wcześniej Holendrzy wypędzili Hiszpanów na prawie 200 lat chrześcijaństwo na Tajwanie zniknęło. Gdy misjonarze dominikańscy przyszli po raz drugi z Filipin w 1856 roku, no nie znaleźli już żadnych śladów chrześcijaństwa z XVII wieku poza ruinami kościołów do dzisiaj ruiny. Takiego kościoła wszystkich świętych można zobaczyć na wyspie He Ping Dao. To jest wyspa pokoju koło Jilung. Natomiast misje się zaczęły jakby od zera. E, tym razem bardziej na południu wyspy, później również na północy. I nabrały tempa zasadniczo dopiero po II wojnie światowej. Gdy e, po przegranej Chiang kai a, wycofaniu się Republiki Chińskiej na Tajwan, bardzo liczna grupa misjonarzy, którzy wycofywali się z Chin, znających już język chiński, przybyła na Tajwan. To są setki misjonarzy. Także kościół tajwański w latach szczególnie 60., -tych, 70. -tych otrzymał olbrzymi zaszczyt pracy duszpasterskiej, pracy misyjnej. W tamtym czasie też większość tych, tej rdzennej ludności Stało się chrześcijanami. Do dzisiaj praktycznie 100% ludności przedchińskiej, ludności rdzennej, czy niektórzy mówią Aborygenów, jest chrześcijanami, katolikami albo protestantami. Tam do dzisiaj też pracują werbiści. Jeżeli chodzi o początki werbistów na Tajwanie, to po trochę nieudanej próbie przyjazdu zaraz po II wojnie światowej w 1948 roku ostatecznie do czy na Tajwan dotarli trzej niemieccy werbiści zaproszeni przez biskupa, który znał ich wcześniej z Chin. To były takie szczególne okoliczności, jak już mi wcześniej opowiadałeś, że jakoś to się tak cudownie zbiegło, że w pewnym miejscu Zabrakło kapłanów i nagle znaleźli się werbiści. Trzy kobiety szukały kapłanów e, <noise> kościoła. Mówisz o początkach kościoła katolickiego wśród wśród rodzennej ludności dzoł. Oni nie mieli wcześniej w ogóle kontaktu z kościołem katolickim. Aha, w ogóle. Natomiast ta historia jest opowiadana do dzisiaj przez, przez całe plemię. W pewien sposób, przypadkowo, czy my mówimy o Bożej Opatrzności, trzy córki wodza plemienia, Tomu, udały się do cioci, która mieszkała na Nizinach. I przypadkowo w czasie Bożego Narodzenia weszły do kościoła. I tam zachwyciły się. Katolicką liturgią. Gdy wróciły później do siebie w góry, no cały czas ta fascynacja trwała i e, przekonały ojca, że e, powinien coś zrobić, żeby, żeby e, taki kościół katolicki również powstał tutaj w górach. Dlatego ojciec posłał trzech mężów, tych trzech sióstr, e, ludzi wykształconych, inteligentnych. Na dół, żeby yy, no, przyprowadzić jakiegoś księdza. Ci udali się do biskupa, ale biskup nie miał nikogo, dlatego yy, nie potrafił im yy, nie potrafił odpowiedzieć na ich prośbę od razu. Ale traf chciał, że według pamiętników ojca Krifte Wirta, jednego z tych trzech werbistów, misjonarzy, którzy w marcu. 1954 roku przyjechali na Tajwan. Akurat, gdy jechali z, z północy Tajwanu, z Tajpej, na dół do, do biskupa, to na stacji spotkali trzech mężczyzn, którzy szukali księdza, który by z nimi pracował w górach. Ostatecznie, po pewnym czasie, rzeczywiście jeden z werbistów, ojciec Frisch zdecydował się na pracę wśród ludności co. To była również trudna decyzja, dlatego że wtedy i nawet do dzisiaj panuje taki takie image tej ludności, właśnie co, że są łowcami głów, że ktoś, kto pracuje na tym terenie, to już nie wraca do domu. Obecnie, oczywiście, to wygląda całkiem. Inaczej, ale ten ojciec Frisz e, rzeczywiście zaryzykował, poszedł, poszedł w góry, odprawił mszę na placu przed e, głównym takim e, domem spotkań, chatą spotkań, e, Kuba. I tak rozpoczęła się historia Kościoła Katolickiego wśród ludności Dzoł. Wtedy e, byli już w innej części plemienia, misjonarze protestancy, którzy jednak wtedy e, byli bar, e, bardzo negatywnie nastawieni do e, tradycji ludności Zhou i e, zmuszali wszystkich, którzy chcieli przyjąć chrześcijaństwo do całkowitej, e, całkowitego przekreślenia e, wszystkich wcześniejszych tradycji e, kultury, łącznie z językiem, włącznie spaleniem wszelkich rzeczy związanych z kulturą w wiosce obok spalono również właśnie ten dom spotkań Kuba aby całkowicie jakby no, oddzielić chrześcijaństwo od wcześniejszej kultury od wcześniejszych wierzeń ojciec Frisz przyjął całkiem inny całkiem inne podejście i podkreślał zawsze że kultura jest ważna że Należy budować Kościół, budować wspólnotę na tej wierze, na tej kulturze, która już jest. I do dzisiaj no, werbiści i byli, i są znani właśnie ze wspierania kultury Dzoł, języka dzą Późniejsi ojcowie, jak ojciec Anton Weber, czy związany z werbistami... Ojciec Józef Sakosz no, bardzo wiele zrobili do, dla zachowania tej kultury i języka. Można powiedzieć, że dzisiaj to, że dzisiaj kultura Dzou jest, to jest tylko kilka tysięcy osób, więc e, przez chwilę wydawało się, że w ogóle e, zginie, że po prostu już dzieci nie, nie umiały po, mówić w tym języku. W tej chwili odżywa i to jest e, no, w dużej mierze zasługa e, ojców, którzy tam pracowali. Chciałem zapytać teraz o kult Matki Bożej. Wiem, że w Polsce dla nas Matka Boża dla katolików jest bardzo ważna i najbardziej kojarzymy ją z miesiącem majem, gdzie mamy specjalne nabożeństwa majowe, śpiewamy pieśnie szczególne. Ludzie jakby są rozbudzeni w tej pobożności Maryjnej, która nie jest tylko taką prostą pobożnością, ale rzeczywiście Taką dewocją, która daje nam szczególną relację z Matką Bożą. A jak to jest na Tajwanie? Czy Tajwańczycy mają taki szczególny kult do Matki Boży? Oczywiście, Tajwańczycy no, bardzo blisko są z Marią. W każdym kościele jest oczywiście. Figura Matki Bożej czy obraz Matki Bożej. W maju też są nabożeństwa maryjne. Także wiele z tych y, rzeczy, które w Polsce y, spotykamy, y, spotkamy również y, na Tajwanie. Również y, miesiąc różańca, y, październik. Jest obecny również na Tajwanie. W sumie początki Kościoła katolickiego są związane również z Maryją. Dominikanie byli znani, to jest w ogóle pro, prowincja filipińska, prowincja różańca. Dlatego też jeden z pierwszych kościołów, który powstał na południu Tajwanu, jest poświęcony Matce Bożej i jest dzisiaj najstarszym, największym saktuarium Matki Bożej. No, praktycznie codziennie przychodzą tam pielgrzymki nie tylko katolicy, również no, większość, większość Tajwańczyków to nie chrześcijanie, nie katolicy, 99%, więc wielu turystów, wielu ludzi, którzy no, nie są katolikami, również przychodzi do kościoła i dowiaduje się o kulcie Matki Bożej. Matka Boża jest również w czasie niektórych świąt, y, wynoszona na ulicę z procesją w tym saktuarium. Y, również po wszystkich ulicach są y, obrazki na murze, tak? y, freski praktycznie na ulicach y, związane z Matką Bożą. Także w bardzo taki, bardzo taki zewnętrzny sposób również y, Matka Boża jest czczona. Y, całkiem inny kult Matki Bożej. Jest na północy Tajwanu cała góra, y, mniej więcej 1000 metrów nad poziomem morza, nazywa się Góra Matki Bożej. Y, u podnóża tej góry jest y, świątynia w stylu chińskim, to znaczy y, Kościół katolicki, y, gdzie y, Matka Boża jest szczególnie czczona. I według y, legendy. Tam właśnie ukazała się Matka Boża, to znaczy tam na górze pięciu Tajwańczykom, którzy nie byli wtedy katolikami, w czasie gdy zgubili się w górach i nie wiedzieli, jak, jak wrócić do domu, ukazała się Matka Boża i pokazała im drogę powrotną. I od tej pory oni sami stali się katolikami. Co roku przychodzą, dziękując Matce Bożej za, za pomoc. A na samej górze stanęła figura Matki Bożej, a również krzyż. Czy to jest to miejsce też, gdzie wiele osób odwiedza turystycznie to miejsce, bo ta góra jest tak wspaniała? A przy okazji, u stóp tej góry odwiedza świątynię katolicką? Tak. Codziennie jest, no setki osób przychodzi, wchodzi na górę, czasami. E, tylko turystycznie, ale e, najczęściej zatrzymuje się prawda, przy świątyni, i później na górze, przy figurce, przy krzyżu i dowiaduje się o e, w tym wydarzeniu. W takiej naszej rozmowie wstępnej wspominałeś, że nie zawsze to jest takie oczywiste, że jak w modlitwie słyszymy tytuł Królowa Nieba, to chodzi o, o właśnie tą osobę, którą my mamy na myśli. Dlaczego? E w Europie y, jesteśmy przyzwyczajeni do chrześcijańskiej leksyki, do chrześcijańskich terminów. Królowa Nieba kojarzy się jednoznacznie z Matką Bożą. E, natomiast e, na Tajwanie chrześcijaństwo jest e, tylko małym procentem, prawda? Jest tylko 1% katolików, mniej więcej 300 tysięcy osób. I e, w, w języku chińskim. Królowa Nieba zwykle kojarzona jest z innymi osobami, dlatego że większość Tajwańczyków wyznaje religię ludową. Niektórzy mówią tu o daoistycznych elementach. Jest też duża grupa osób, którzy są buddystami. Tu mówimy częściej o buddyzmie ludowym. I w obu tych religiach również uważane, używane są tytuły właśnie np. Królowa Nieba. W religii ludowej królowa, tytuł Królowa Nieba jest szczególnie często używany dla bogini Madzu. To jest no już bogini o tysiącletniej tradycji. Według chińskiej legendy tysiąc lat temu młoda dziewczyna, która chciała pomóc rodzicom, którzy byli rybakami, Zginęła w morzu, wcześniej też pomagała innym ludziom i miała. No, ludzie uważali ją za pomocną i, i dobrą dziewczynę, dlatego po jej śmierci ludzie nadal prosili ją o pomoc, i z czasem stała się najbardziej znaną boginią z religii ludowej na Tajwanie, boginią Madzu. Wielu Tajwańczyków mówi sami, że są dziećmi Madzu, są specjalne no, jakby oblaci, znaczy osoby poświęcone Madzu. Jeżeli chodzi o buddyzm, to również bogini Guanin, która jest czczona jako bogini miłosierdzia, jako właśnie taka matka dobroci, również jest nazywana... Królową nieba to jest tytuł nie tylko zarezerwowany dla Matki Bożej, ale również w innych religiach spotykany. No właśnie, jeszcze mamy inny tytuł odnoszony do kobiety matka dobroci. I stoi za tym też jakaś niesamowita historia związana z chrześcijaństwem, ale z ciekawym wątkiem. No to jest moje osobiste doświadczenie, dlatego że w sumie przypadkowo y, trafiłem na małą świątynię ludową, świątynię daoistyczną, można powiedzieć, gdzie składano całkiem normalne ofiary z alkoholu, z, z kwiatów, y, z owoców, palono kadzidła. Y, I gdy zapytałem się y, o boginię, którą czczono, miejscowi ludzie, którzy nie mieli żadnego kontaktu z Kościołem katolickim. Opowiedzieli mi o historii tej świątyni. Mianowicie bogini tam czczona jest katolicką siostrą zakonną, która, według legendy, 160 lat temu przyjechała, aby misjonować miejscową ludność. Żyła między nimi, pomagała im, leczyła Choroby i e, ludzie tak byli wdzięczni za jej pomoc, że gdy umarła, pogrzebali ją w wiosce, e, a następnie nadal przychodzili z różnymi prośbami prosząc o pomoc. Według e, świadectwa również najstarszych ludzi w wiosce, od małego e, przychodzili tam e, z rodzicami, z babciami. Gdy czegoś potrzebowali, na przykład jeżeli dziecko zachorowało, to mamy przychodziły do siostry, do tej, prawda, misjonarki, która tam pracowała na jej grób i prosiły ją o uzdrowienie. I według tego, co miejscowi ludzie mówili i do dzisiaj mówią, ta siostra zawsze pomagała. Dla miejscowych ludzi, siostra. Którą nazywają matką dobroci, jest obecna również dzisiaj. Ciekawe jest, że podkreślają bardzo takie chrześcijańskie aspekty yy, związane z Bogiem. Zwykle bóstwo ludowe yy, jest nieobliczalne, to znaczy może pomóc, ale może też zaszkodzić. Natomiast yy, miejscowi ludzie podkreślają, że ich siostra zawsze jest dobra, zawsze pomaga, szczególnie pomaga biednym, potrzebującym i Również ludziom obcym. Dzisiaj, ponieważ, ponieważ kult tej siostry cały czas wzrastał, wybudowano większą świątynię, również holenderski ambasador był obecny na jej no nie, poświęceniu, to jest bardziej otwarciu świątyni. To jest bardzo ciekawy fenomen, że. No, mimo, że obecnie od dziesiątek lat nie ma żadnego kontaktu z Kościołem katolickim, i mimo, że to jest bardzo jasny fenomen religii ludowej, niezwiązany z Kościołem katolickim bezpośrednio, że również te wartości katolickie nadal wśród tej ludności żyją. I dla mnie osobiście to jest też taka no, niesamowita okazja, żeby nie zamykać się tylko w tym, naszym katolickim, w katolickiej wspólnocie, ale poprzez takie wspólnoty również prowadzić dialog o, o wartościach katolickich i no, dialog międzyreligijny. No wczoraj pytałem Cię właśnie, czy Tajwan ma swoich świętych. Mówiłeś, że jeszcze nie ma takich ogłoszonych przez Kościół katolicki, a to wychodzi na to, że ta siostra, prawdopodobnie zakonna, z tej pierwszej grupy, która też przyjechała może z tymi dominikanami, gdzieś tam się zapędziła w konkretny teren, została, ona została już <głoszona> ogłoszona świętą, a bo no tak po tradycyjnemu, po tajwańsku, stała się boginią skuteczną. No, no bardzo ciekawa historia, bo mówi o tym, że że właśnie ludzie szukają prawdziwego świadectwa, tak? Chcą patrzeć na um, uczynki, które są prawdziwe, nieudawane i ta historia jakby przywołuje właśnie tą moc świadectwa, że to się stało dla nich czytelne, pomimo, że jakby ciekawe i dla mnie jest zastanawiające, że, że ta historia jakoś nie przedarła się do, dla nas, do Kościoła Katolickiego, z którego um, ta siostra Chyba jest. Czy ty próbowałeś dotrzeć, kim to, kim to mógłby być? Czy, czy nie ma takich poszlak? Czy nikt tego nie szukał? Próbuję obecnie no, badać tę sprawę, bardziej znaleźć jeszcze dodatkowe źródła. Jest, sprawa jest o tyle skomplikowana rzeczywiście przez no, dotychczas nie znalazłem nikogo, kto by się zajmował tą sprawą. Nie ma również e, praktycznie źródeł pisanych. E, no to są prości ludzie, to jest e, wspólnota rybaków w sumie. To, na czym można się oprzeć, to jest świadectwo starszych ludzi, 80 -letni, 90 letnich 90-letnich, którzy pamiętają, że od małego już przychodzili tutaj na grup, siostry, modlili się razem z rodzicami i także no, jest jasne, że ta tradycja nie powstała teraz 5 lat temu, tylko ma już no, około, przynajmniej około 100 lat. Natomiast ponieważ początki czy data jest trudna do ustalenia, ostatecznie okazało się, że 160 lat, które są podawane przez, przez miejscową ludność, no, nie mają pokrycia w żadnych źródłach, i również ci najstarsi ludzie też nie wiedzą dokładnie kiedy. Ta data jest dosyć przypadkowa, więc nie wiemy, czy, czy ta misjonarka katolicka była na Tajwanie 100 lat temu, czy 160 lat temu. Nie znalazłem również wśród zgromadzeń zakonnych, jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, kim mogłaby być ta siostra. Tym bardziej, że słowo holenderska, w tym wypadku kluczowe, jest często na Tajwanie używane dla wszystkich obcokrajowców, czy nawet na osoby mieszane, to znaczy z mieszanych małżeństw. Dlatego ostatecznie no nie wiemy, kiedy dokładnie siostra była, czy to naprawdę była Siostra zakonna, czy może dziewica poświęcona Bogu. Też w Chinach i na Tajwanie dziewice poświęcone Bogu odegrały olbrzymią rolę w misjonowaniu i właśnie szczególnie były obecne w, no, w wioskach wśród ludzi. Wiemy, że w przekazie ustnym wiele rzeczy mogło zostać zmienionych. I te konkrety mogły wyglądać inaczej, ale jasne jest, że również przez te, przez te 100 lat została przekazana wiara, wiara w dobroć tej siostry i wiara w to, że ona pomaga. Skoro jesteśmy przy tym wątku, właśnie też prośby, skuteczności, też wiemy, że w kościele katolickim w wielu miejscach świata, na wielu szerokościach geograficznych właśnie, no, lubimy sięgać właśnie po wstawieństwo tych, którzy właśnie wydają się skuteczni. Coś nam się zgubi, Włosi szczególnie, a też wielu katolików na całym świecie będzie się modlić do świętego Antoniego. Jakby niektórzy święci mają pewne funkcje. A co się dzieje, kiedy właśnie ktoś modli się do Matki Bożej, a prośba nie jest wysłuchana? na Tajwanie i w całych Chinach skuteczność jest bardzo ważna. Dlatego y, w, ludzie modląc się rzeczywiście oczekują, że zostaną wysłuchani. Ponieważ Kościół jest stosunkowo młody, więc y, no, często słyszę, że wierni, a to nie jest związane tylko y, z katolikami, również jeżeli chodzi o inne religie, Często szukają wysłuchania w innych miejscach, jeżeli czują się niewysłuchane w jednym konkretnym miejscu. W religiach chińskich to jest bardzo powszechne. Jest tak zwany uniwersalizm chiński, to znaczy, często różne tradycje religijne są mieszane. Są. Ludzie mogą chodzić do różnych świątyń, pójść do świątyni daoistycznej jeżeli czują się niewysłuchani do buddyjskiej, jeżeli dalej nie przyjdą do kościoła katolickiego, prawda, szukając wszędzie zrozumienia i wysłuchania. Czasami to się również dzieje z naszymi katolikami. Niektórzy, nie mówię, że to jest powszechne, ale zdarza się, że, że słyszę od naszych parafian, prawda, ojcze, tutaj no, modliłam się, ale wydaje się, że Tutaj no, Pan Bóg jakoś jeszcze nie usłyszał tej prośby, dlatego poszłam do pobliskiej świątyni, gdzie jest bogini Guanin i ona mi pomogła, i także ta sprawa jest załatwiona. Tak naprawdę w wielu miejscach skuteczność modlitwy jest no, o wiele ważniejsza niż w Europie. Jeszcze bardziej to jest widoczne może wśród rdzennej ludności, która często jeszcze równolegle do Kościoła Katolickiego ma tradycję szamańską. Dlatego, że w naszej europejskiej rzeczywistości często dzielimy bardzo sztywno tutaj no jestem katolikiem, to nie mogę być muzułmaninem, to jest jakby wykruszające się całkowicie. Natomiast na Tajwanie tego takiego ostrego podziału nie ma, prawda? Tak, ja jestem katolikiem, ale to nie znaczy, że jakby nie wierzę w te wierzenia ludowe, wierzenia plemienne, które były od setek lat. Dlatego w niektórych momentach ludzie wracają, do wcześniejszych wierzeń, w tym sensie, że na przykład na granicy wsi, również katolicy czasami zatrzymują się, aby złożyć ofiarę miejscowemu bóstwu, które ma ochraniać. Prawda? Nie widzą sprzeczności w jednoczesnych ofiarach w Kościele Katolickim i dla miejscowego bóstwa. Albo gdy nie czują się wysłuchani, w kościele idą właśnie do szamanki, prosząc o pomoc. To wszystko a, zdarza się. I, no, jako, jako kapłani, jako misjonarze, też e, musimy zdawać sobie sprawę e, z tego, że nasza wiara chrześcijańska nie została zaszczepiona w próżni, tylko w kulturze, również w kulturze religijnej, która tam jest od, obecna od wieków i co jakiś czas przebija się znowu na powierzchnię. No właśnie, to jest ten młody Kościół chiński, i tak jak mówisz, że jest tych wiele elementów wiary, tradycji, wierzeń, które są obecne i tego nie jesteśmy w stanie zanegować. To jest też w jakiś sposób bogactwem tej kultury. A z drugiej strony, właśnie no, my uznajemy, że ta jedyna ofiara, chociażby składana Panu Bogu, no to jest dzisiaj ofiara Jezusa Chrystusa, że to właśnie ofiara mszy Świętej powinna zastępować te różne ofiary, ale powiedz mi o, o tych elementach, które jakby nie da się ominąć, i, i z kultury tajwańskiej jest obecna w Kościele, bo po prostu no, nie da się ich ominąć. Są pewne wierzenia, są pewne wyobrażenia, czy to o duszy, czy, czy w stosunku do kultu zmarłych, e, jak wygląda właśnie modlitwa w Kościele, czy chociażby msza święta, czy są jakieś elementy też, które mogą nas, katolików z innych szerokości geograficznych, zaskoczyć. W kulturze chińskiej bardzo ważny jest kult przodków co oznacza kult naszych zmarłych, naszych dziadków, naszych rodziców, przy czym... Kult albo szacunek, nie? Właśnie to jest śliska rozróżnica. Tak, to jest no, duża granica. różnica, która jest trudna do przeprowadzenia w kulturze chińskiej, dlatego że według wierzeń chińskich dusza przodków, dusza przodka, dusza zmarłego jest obecna Również w tabliczce, która jest stawiana na ołtarzu przodków. Zwykle w każdym domu, często na czwartym piętrze, e, albo w głównej izbie, prawda, jest e, ołtarz, często z jakimiś obrazami e, buddyjskimi, daoistycznymi, albo jeżeli to są katolicy, często z obrazami e, Matki Bożej czy Jezusa, ale właśnie e, z deseczką gdzie są wyryte imiona zmarłych przodków. I przed tymi deseczkami są składane również ofiary. Eee, taki, e, no, coś w rodzaju otażu przodków jest również w większości kościołów na Tajwanie. Eee, ksiądz, a każdy wierny praktycznie, gdy wchodzi do kościoła, również ksiądz przed przodką świętą, e, modli się za zmarłych. To znaczy, e, podchodzi do miejsca do deseczki, gdzie są imiona zmarłych z parafii, czasami wspólne, czas, czasami wyszczególnione imiennie i używając tajwańskich kadzidełek, prawda, no, modli się, a również w jakiś sposób oddaje cześć Bogu poprzez poprzez tych zmarłych. To oczywiście można bardzo różnie interpretować i trudno wejść w duszę wszystkich wiernych, prawda, co odczuwają. Dla nas, dla Polaków, no, to jest po prostu modlitwa za zmarłych, prawda. Według tajwańskiej tradycji z kadzidełkiem czasami się składa również inne rzeczy, Prawda? jakieś owoce, jakieś, y, jakieś y, ofiary. Natomiast, y, gdy rozmawiam z Tajwańczykami, to widzę, że ta granica y, między y, modlitwą za zmarłych, którzy są u Boga, a kultem kogoś? Kultem, w sensie y, wiary, że ci zmarli są rzeczywiście tutaj obecni, y, jest y, no, nie zawsze taka jasna. Na koniec naszego spotkania tak bym też zapytał, jakie jest Twoje spojrzenie właśnie o pozytywnych elementach czy wartościach właśnie kultury tajwanu, które też dostrzegasz jako też taka szansa dla ewangelizacji, do rozwoju wiary, że właśnie będzie tam więcej wyznawców Chrystusa. Co, co, co już tam było dobrego, zanim nawet misjonarze, jacykolwiek przyjechali, jak to mówimy, że gdziekolwiek na świecie, no Pan był już poprzez ten akt stworzenia, On już tam był, był też w pewnych właśnie takich dobrach, które się jawią w każdej kulturze. Mówimy właśnie o tych, tej obecności, też Ducha Świętego. A właśnie w Dobru, tu już wspomnieliśmy sporo wątków. Co jeszcze byś uznał za, za takie mocne filary kultury tajwańskiej? Tajwańczycy są ludźmi bardzo religijnymi. Praktycznie nie ma ateistów w naszym europejskim sensie. Są ludzie, którzy czują się lepiej wykształceni, nie uznają pewnych wierzeń, pewnych zabobonów. Ale praktycznie wszyscy Tajwańczycy wierzą, że jest ktoś, kto, kto tym światem kieruje, kto, kto im pomaga. Wierzą również w duszę, wierzą w świat duchowy. I myślę, że to jest dobra podstawa dobry fundament również do. Pracy misyjnej. Z jednej strony to może być pewne wyzwanie, dlatego że dosyć trudno jest przekonać Tajwańczyków, dlaczego akurat chrześcijaństwo miało być tą wyjątkową religią dlatego że dosyć łatwo uznają, że w różnych religiach można osiągnąć zbawienie że w różnych religiach można. Otrzymać odpowiedź na, na swoje prośby. Z drugiej strony, to jest bardzo obiecująca perspektywa dla dialogu, że Tajwańczycy nie zamykają się przed chrześcijaństwem, że są ciekawi chrześcijaństwa. Poprzez te, zwłaszcza ostatnie prawie 80 lat, Dosyć intensywnych misji na Tajwanie, też są wdzięczni Kościołowi za wiele rzeczy, za edukację, za służbę zdrowia, i myślę, że to jest to, na czym możemy się teraz skoncentrować, żeby wartości chrześcijańskie rzeczywiście promować w społeczeństwie tajwańskim, dlatego że one są spostrzegane i w również Tajwanczycy uznają ich, ich wartość. To jest ta ewangelizacja, może nie natychmiastowa, prawda, nie, nie chrzcimy tysięcy ludzi, to nie jest na Tajwanie w tej chwili e, możliwe, natomiast Kościół katolicki jest na Tajwanie obecny i myślę, że jeszcze ma dużą misję do spełnienia. Także widzimy sporo takiego blasku nadziei, też Życzę tych dobrych owoców w pracy i na uniwersytecie i też we współpracy z wiernymi, czy też z innymi osobami na Tajwanie, z innych religii, z którymi się spotykasz. Życzę Ci błogosławieństwa, a szczególnie też dobrego czasu na, na te poszukiwania, które tutaj odbywasz w Polsce. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Również dziękuję i może po chińsku życzę wszystkim Tienzhu Bao. Yow. Szczęść Boże. Z ojcem Piotrem Adamkiem, werbistą pracującym obecnie na Tajwanie, rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński, werbista. Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków lub w najważniejszych serwisach z podcastami. Zapraszamy!